Jaką opozycją państwo będą? Merytoryczną przede wszystkim, uważną i to, co chcemy zmienić w dotychczasowym funkcjonowaniu Rady, to chcemy tą politykę z Rady wynieść do miasta. Chcemy na bieżąco przez 4 lata spotykać się z mieszkańcami, będziemy mieli uruchomione biuro, które będzie dostępne dla mieszkańców przez... Gdzie to biuro będzie się mieściło? Najprawdopodobniej na ulicy Długiej, tam gdzie było. Tam będą dyżury prawnika. Każda ważna sprawa na sesji, najpierw, zanim stanie na sesji, będzie omówiona wobec mieszkańców, albo poprzez formę jakichś spotkań z mieszkańcami, albo, co częściej pewnie się będzie zdarzało, przez konferencje prasowe, które będą temu poświęcone. Chcemy, żeby polityka miejska przestała być realizowana tylko w tym budynku. To jest miejsce, gdzie powinny zapadać decyzje, natomiast to, gdzie decyzje będą dojrzewały, to powinno być miasto, to powinna być rozmowa z mieszkańcami. Będziemy również apelowali do lokalnych mediów, żeby wypracowały na wzór być może jakichś tych telewizji ogólnopolskich jakąś formę takich przedsesyjnych spotkań, powiedzmy 2 na 2, gdzie przedstawiciele większości i opozycji mogliby przed sesją dyskutować, polemizować, przekonywać się do zaakceptowania lub też nie spraw, które będą przedmiotem poszczególnych sesji. Także chcemy być opozycją merytoryczną, ale twardą, uważną i patrzącą władzy na ręce. Tą kadencję pan dotrwa do końca, rozumiem, bo były tutaj poprzednio wiadomo, jaka sytuacja była. Teraz jest pan zdecydowany, zdeterminowany, chce pan uczestniczyć w pracach tej Rady. Czy wie pan, wszystko w ręku Boga, bo to tak trzeba do tego podejść, nie wiemy, co jutro z nami będzie. Natomiast nigdzie się nie wybieram i zamierzam o to miasto poważnie przez te najbliższe 4 lata zawalczyć. Państwa klub jest drugim co do wielkości. Rozmawiali państwo tutaj z radnymi niezależnymi? Może oni też chcieliby się przyłączyć? No, być może. Na razie nie. Na razie odbyło się dopiero jedno spotkanie, na którym klub się konstytuował, więc nie podejmowaliśmy rozmów z radnymi, którzy są poza klubami. Być może takie oczywiście rozmowy podejmiemy, natomiast jest jeszcze na to za wcześnie. My jesteśmy otwarci. Oczekujemy też na inicjatywę z ich strony. Tutaj wszystko jest przed nami. Takich rozmów na razie nie było. Klub się ukonstytuował. Zostały wybrane przewodniczący i zastępca przewodniczącego. Pan został, tak? Tak, ja kieruję klubem radnych Prawa i Sprawiedliwości. Tak się ten klub będzie nazywał. I moim zastępcą jest pan Wojciech Chyła. Dzisiaj spotkaliśmy się z szefami, szefostwem klubu Platformy Obywatelskiej. Ustaliliśmy parę takich szczegółów na najbliższy miesiąc, na najbliższą sesję. No i było to bardzo konstruktywne spotkanie.